Hej kochani, witam Was w moim nowym vlogu. No myślę, że to będzie już taki połączony vlog z tego, jak jestem w domu i oczywiście z wyjazdem. Mamy dzisiaj środę. Tak, dobrze słyszycie, mamy środę. Mieliśmy być już dzisiaj w Gołdapi u naszych przyjaciół, ale niestety nie mogliśmy być, ponieważ rozchorował się tam gdzieś wcześniej, już będąc na obozie, ich syn. I wrócił z chorobą, więc tam lekarz no, powiedział, że dobrze by było, żebyśmy tak opóźnili nasz przyjazd, no żeby, wiecie, się nie zarazić, no bo kurczę, jechać na urlop i się pochorować, to trochę niefajna sprawa. Więc mam nadzieję, że jak już dzisiaj tam dotrzemy, tak na podwieczór, no to będzie wszystko już dobrze, już, wiecie, Kuba się ogarnie, choroba z niego wyjdzie i będzie wszystko dobrze. Także zamiast wczoraj jedziemy dzisiaj. Jestem już spakowana. Wczoraj, słuchajcie, był tak zwariowany dzień, że trudno mi nawet było wziąć, wiecie, kamerę, bo się dużo działo, musiałam dużo zrobić, a jeszcze chciałam tutaj też w domu trochę poogarniać, wiecie, jak to przed wyjazdem. Michał zostaje, więc tak, zostaję, bo już nie chcę jeździć z rodzicami na wakacje dorosły. No więc wiecie, więc tak to. Sporo było pakowania, no bo wiecie, swoje rzeczy, jeszcze jakieś tam, wiecie, pieska rzeczy też muszę zabierać, no bo oczywiście piesiuleczek jedzie z nami. No więc tak, wiecie, no dużo, dużo. Zwariowany dzień, ale dałam radę, ogarnęłam. I teraz mamy przed 8:00. Ja się wchodzę teraz umyć, bo chciałam sobie umyć głowę i mam taki plan, żeby tej głowy nie suszyć tych włosów, nic nie robić i po prostu z takimi pojechać. No bo one są w sumie bardzo fajne, kiedy ja ich nie wysuszę, więc zostawiam takie. Zastanawiam się nad suszarką, wiecie, nie wiem co zrobić, bo ja nie wiem, czy tam jest suszarka, nie spytałam. No i trochę się boję, że jak nie będzie tam nad morzem, to no to kurczę, zrobi się problem. Bo gdy jest ciepło, to ja mogę nie suszyć, ale kiedy robi się, tak wiecie, chłodniej, a nad morzem różnie bywa, no to lepiej te włosy wysuszyć. Kurczę, nie wiem co zrobić, czy brać suszarkę, czy nie. Muszę to jeszcze sobie przemyśleć. Także słuchajcie, wchodzę teraz pod prysznic, myję głowę i widzimy się później. Proszę, tu pudła, tu torba, drugie pudło, tutaj jeszcze rzeczy do zabrania, także spakowani jesteśmy. Porządek zostawiliśmy, mam nadzieję. No i co? I zbieramy się. Proszę bardzo, jedziemy zapakowani, słuchajcie. Proszę bardzo, tutaj mamy pudło. Zastanawiacie się pewnie, co to za pudło jest. My zabraliśmy sobie nad morze zarówno Thermomixa, jak i ekspres. Tak, wiem, zgłupiałam, zwariowałam, oszalałam i wszystko w ogóle, co tylko można. No, ale dobra. A miś już sobie tutaj siedzi na kocyku. Ale na kocyku, idź na kocyk tu. Siadaj na kocyk, będziemy siedzieć i będziemy jechać, wiesz? No, na wakacje. No, także słuchajcie, taka sytuacja. No, my jesteśmy już w trasie cały czas, wciąż jedziemy. Zostało nam jeszcze jakieś 2 godziny, 2 z hakiem. Muszę powiedzieć, że nawet się szybko jedzie, pomimo tego, że no godziny, jak tak się jej policzy, to, no to trochę jest, bo jedziemy od 10:00, no więc, a myślę, że będziemy pewnie gdzieś tam na jakąś 18:00, więc no jedzie się trochę, ale widzicie, to też tak się dobrze jedzie w sumie, dosyć tak się wydaje, że szybko. W Krakowie mieliśmy korek przy wyjeździe, w sensie z domu, jak wyjechaliśmy, a potem już nawet całkiem spoko. Byliśmy teraz w Maku, zjadłam sobie frytki i wypiliśmy kawę, bo można teraz kawę z mlekiem owsianym wypić w Maku, więc pierwszy raz wypiłam właśnie kawę z mlekiem owsianym. Nawet była spoko, może być bez jakiejś tam jakiegoś wow, no ale dobra. Chcesz, że tak powiem, jak ktoś ma ochotę wypić kawę, a nie może tak jak ja krowiego mleka, to naprawdę całkiem dobra opcja. No, więc tak, więc jedziemy. Jesiu jest bardzo grzeczny. Leży sobie tutaj taki grzeczny na kocyku. Słuchajcie, ulek malutki. No i spoko. Także jedziemy, jedziemy, jedziemy. Idziemy jeszcze do Kauflanda po drodze w Łomży, bo chcemy tam zobaczyć, czy jest właśnie to mleko migdałowe, o którym Wam mówiłam z Piątnicy. Bo jak dzwoniłam,
tak bywają. I rzeczywiście byliśmy wczoraj w krakowskim Kauflandzie i było tam miejsce, które wskazywało na to, że i była tam cena, ale było pusto, które wskazywało na to, że tam było to mleko migdałowe. Tak, to może być prawda, że w Kauflandach jest to mleko. A jeszcze mi dzisiaj mówiła babusia, że podobno w Biedronkach też bywa. Więc bardzo jestem ciekawa, czy to jest prawda. Natomiast teraz pojedziemy, wstąpimy do tego Kauflanda, żeby kupić sobie to mleczko migdałowe i sprawdzić, jak ono smakuje i jak smakuje z nim kawa. No, także za jakąś niecałą godzinkę będziemy w tym. Słuchajcie, jest mleczko! Jest! Moje mleko migdałowe! Teraz się podniecam, a zaraz ciekawa jestem, jak ono smakuje i ciekawa jestem, czy kawa jest z nim dobra i czy się pieni? To jest pytanie. Ale znając firmę Piątnica i mleko owsiane, które robią, jest po prostu czadowe. Czadowe i zostało nam jeszcze 2 godziny. Czadowe i ten... I gęste i naprawdę się pieni super, super, no to jest bardzo duża szansa, że to się też będzie pieniło. Także się bardzo cieszę, bardzo jak dziecko, bo bardzo już długo czekałam na to mleko i bardzo go długo szukałam i nie mogłam nigdzie znaleźć, ale dotarłam do źródła, więc teraz już myślę, że będzie łatwiej. Nawet dostałam, wiecie co, namiary na pana, który rozwozi to mleko na Kraków, w sensie Kraków i okolice. Więc na pewno sobie do niego zadzwonię, jak już będę w domu. Chociaż być może nie będę musiała, bo zobaczę też po przyjeździe w tym, no nie Lewiatanie, tylko Kauflandzie. I może po prostu tam będzie to mleczko. No, także zobaczymy. No chyba, że stwierdzę, że jest beznadziejne i mi smakuje. No to wtedy wrócę do owsianego z powrotem. No, także jedziemy dalej. Zostały nam jeszcze 2 godziny i będziemy na miejscu. A heart speed to the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. Dojechaliśmy, jesteśmy już właśnie w Gołdapi, w sensie wjechaliśmy do Gołdapi. Także moja podróż, nasza podróż się kończy. Zadziwia mnie mój pies, który po prostu tyle godzin tutaj przesiadział, był na spacerze tylko raz. I tak to cały czas pięknie siedzi, sobie leży na kocyku i naprawdę jestem zachwycona, jaki jest grzeczny. No więc, to słuchajcie, no już wjechaliśmy, tak jak mówię, więc zaraz będziemy się już wypakowywać z samochodu. No i odezwę się do Was na pewno w jakimś momencie. Nie wiem, czy jeszcze dziś, czy dopiero już jutro, bo wiecie, trudno powiedzieć, jak tam będzie sytuacja wyglądała. W każdym razie, do zobaczenia później. No i kochani, witam Was pierwszego dnia mojego pobytu tutaj w Gołdapi. Nagrywam się Wam teraz z domu, bo właśnie przyszłam się trochę przebrać, bo jest gorąco. I co? Idę na Polko, jestem już po śniadaniu, po kościele. Idę na Polko teraz na leżaczek, pić kawkę i jeść szarloteczkę. No i jak mi dobrze, leżę na leżaczku, jest mi cudownie. Na podwóreczku, w słoneczku, nie wiem jak długo wytrzymam, ale czuję się bombowo. Jesteśmy na tężniach i teraz mówimy, że jesteśmy w pełni w Gołdapi, bo to zawsze tak jest, że jak jesteśmy u naszych przyjaciół, to się bardzo cieszymy, ale oczywiście zawsze obowiązkowo musimy iść na tężnie i na jeziorko. Więc jesteśmy i się tutaj trochę relaksujemy. No i jest naprawdę przyjemnie. Uwielbiam ten szum tej wody. Po prostu kocham. No szum ludzi też, no ale dobra. Ale szum tej wody naprawdę kocham. Super jest. No, także pełen relaksik.
No i moi drodzy, mamy kolejny dzień. Siedzę sobie z kawką, mamy godzinę po 11:30. Byliśmy na spacerze już dzisiaj, także już mam, słuchajcie, prawie 6 km zaliczone, więc superowo. Siedzę sobie teraz na leżaczku, akurat w taką stronę, żeby po prostu nie mieć tutaj za bardzo, wiecie, żeby nie było za gorąco, za ciepło. Mój pies tam się awanturuje, coś chce wejść do domu. No, śmieję się, że tu jest taka, o, słuchajcie, taka cisza. Taka, o. To oprócz tego, właśnie, szczeka mój pies, ale oprócz tego tam gdzieś obok ktoś coś wierci. I się śmieję, że chyba wszyscy, po prostu chyba zawsze to za mną jeździ, po prostu, gdzie bym nie była. No, także taka sytuacja. Amiś, zaraz! Więc siedzę teraz po spacerku, będę piła zaraz kawkę i słuchajcie, i co? Z mleczkiem migdałowym, bardzo dobre mleko, naprawdę spoko, aczkolwiek stwierdziłam, że to mleko muszę wypróbować jeszcze będąc w domu i wypróbować sobie po prostu ze swoją kawą w domu. No lub ewentualnie tam nad morzem, jak będziemy, bo tam mamy, będziemy mieć ten ekspres, więc i mamy swoją kawkę, więc jak tam nam się uda kupić to mleko, które bywa w Kauflandzie, okazuje się, no to wtedy myślę sobie, że sprawdzimy i zobaczymy, które lepsze. To dam wam znać, jak coś. No i siedzę sobie już z kawką. Słuchajcie, kawkę mam. Tak sobie myślę, wiecie co? Jak człowiekowi niewiele brakuje do szczęścia, a przynajmniej mi, jest sobie cisza, spokój. I naprawdę niewiele mi trzeba. Ja potrzebuję po prostu, wiecie, tak mieć wybieg, że tak powiem, jak dla piesków. W sensie mieć takie wyjście, wiecie, żeby mieć gdzie pospacerować. Nóżko, czy ty musisz do mnie? O ludzie, on musi być u mnie. Powiedz dzień dobry. Cześć. Teraz przyjechałem na wakacje, wiecie? No. Tak. No. Tylko uważaj, Amiś, bo ja mam tu kawę. No kurczę, pieczone z tobą. No. Musi być. No i po prostu wiecie co, ja potrzebuję mieć wybieg, taki wiecie, żeby mieć gdzie wyjść, pospacerować fajnie. Tutaj można tak pospacerować, że zrobiliśmy w tej chwili prawie 6 km, tak jak mówiłam. I słuchajcie, i super. I po prostu niewiele mi trzeba. I takie miejsce, gdzie mogę sobie posiedzieć na spokojnie, na leżaczku, wypić kawkę. No to po prostu, no, czego więcej chcieć. Życie jest cudowne, słuchajcie. Także bardzo mi dobrze, że odpoczywam, ale powiem wam, że cieszę się też, że jadę na to morze wreszcie. Że tak jeszcze, że jeszcze stąd, będąc tutaj, jeszcze jadę gdzieś. Że nie, już od razu nie wracam do domu. W sumie się nawet cieszę. Bo jestem też ciekawa tamtego miejsca. Jestem ciekawa, jak tam będzie. Nie byłam tam nigdy. No, ciekawa, jak ten domek, czy spełni moje oczekiwania, bo ja jestem dosyć, wiecie, wygórowane oczekiwania. W sensie, że ja lubię mieć po prostu czysto, pachnąco, w miarę nowocześnie. Nie lubię takich jakichś bardzo staroci, aczkolwiek jeżeli coś jest wiecie, tak z gustem urządzone, to jest super. Czyli w sensie tak nowocześnie, a jednocześnie tak trochę, wiecie, gdzieś taki styl, powiedzmy bardziej jak jakiś retro. Ale generalnie lubię nowoczesność i lubię te urządzenia, te urządzone pomieszczenia, po prostu wnętrza tak bardziej nowocześnie. No, także muszę wam powiedzieć, że Olabika słychać w klatce. Pozostawili go w klatce, bo Gosia dzisiaj nie zabrała do pracy, bo to jest pies przewodnik. Zostawili go w klatce, ale on podobno tam bardzo lubi sobie siedzieć, więc on sobie tam teraz siedzi. No, także taka sytuacja. Nora! Chodź tutaj, chodź. Nie chodź tam, nie chodź. Nora to jest ich drugi pies, stary już taki. Taka suczka stara. Przewodniczka wcześniejsza Bogusi. No i ten. I ona już jest taka babcia. Chodzi sobie. Leży, śpi, no taka. No ale słuchajcie, taka sielaneczka. No tak mi tu dobrze po prostu. Naprawdę tak się cieszę. O Jezus. A 12 jest? Chyba 12 jest. Tak, zaraz zobaczę. Tak, 12 jest, no. Tak. Także
ja sobie, słuchajcie, chilluję. Patrzcie, jak leje, a ja właśnie sobie przed chwilą wyszłam na ten deszcz, tak żeby się schłodzić, bo mi było gorąco, tak ciupie. No, wow, ale leje. No, super. Proszę Państwa, będzie sałatka, będzie grill. Mamy tu sałateczkę pyszną zrobioną, jeszcze będzie kiełbaska i inne pyszności. Także fajnie jest. No i moi kochani, kończy mi się mój pobyt w Kołdapi. Jestem sobie nad jeziorkiem teraz, jest sobota. Jutro już wyjeżdżamy, idziemy nad morze. Także żegnam się z Wami z nad jeziorka. I widzimy się oczywiście w kolejnym filmie. Już na pewno w innej scenerii. Także trzymajcie się cieplutko. Mam nadzieję, że Wam się fajnie oglądało. Że jakoś mieliście fajne widoki. I mogliście sobie chociaż trochę pobyć ze mną w Kołdapi. Pa, pa!